Siema mordeczki, ja jestem konserwator. W dniu dzisiejszym robimy odcinek z konkursu na trening. Jest z nami, no nie uciekaj, ho. Jest z nami zwycięzczyni tego konkursu, która przyjechała do nas na trening. Idziemy tam właśnie zaraz na salę i robimy trening. Będzie mocno. Tak, będzie. Będzie ciężko. Dobrze. Zachęcamy do oglądania. Byś spała, byś wracała do domu. Nie jesteś tak, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, ten czerwony przycisk masz tam na dole, naciśnij go, żeby był szary. Pamiętaj, musi być szary. I zapraszam Cię na odcinek. Cześć. Jak tam stres jest? Tak minimalnie. Minimalnie. To idziemy na ring sobie. Bo tutaj są oni, to nie będziemy przeszkadzać. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Rozgrywka się zaczyna. Dobra. Masz 3 minuty, tak? Ustawione? Oni mi każą na skakance skakać. Od czegoś musi zacząć. Dawaj, Tomek. No już, lecę, lecę. Krótko tutaj Adam trzyma. Lecimy na porządek ze skaneczka. 10 brzuszków. I od ja już jestem zmęczony, a co? Ja nie wiem. Już widać pierwsze oznaki. Wziąłem dos. Mówili, nie rób tego. Palpitat. Trafia. Patrz, ona lepiej od ciebie robi ten dzień, bo chce. Ale no przestańcie, ja bijam. Ciśnij się za jajca. Ale ona naprawdę dobrze robi ten dzień, bo chce. Słuchaj się ładnie. Mamy porównanie. Moja droga. Ja wiem. Dokładnie od ciebie to robię. Widzę, że się stara jak cholera. Zaszł nas trener. Czyli są jakieś ukryte umiejętności. Czyli są jakieś ukryte umiejętności. Trzeba uważać, bo coś ukrywa. Dziewczyny wyszkolone. Ukryty talent, chcemy jej trening poprowadzić, a okaże się, że to ona nam poprowadzi zaraz, nie? Dobra, a Jacek? Rób te skręty, jak chcesz balet, to ja o 15 idę z córką na balet. Weźmy się. W sporcie balet. Dobrze. Wrażenia. Tutaj w łokciach, pod boka, noga cały czas blokujemy 10 razy i później druga 10 razy. Pełne skupienie. Garda, Tomek, garda. I to winowy i jak? O właśnie, to winowy i jak? O właśnie. O, widać, że to jest twój styl. Powiem ci balona teraz podłożył, to na pewno byś go napompował za jeden raz. Teraz w miejscu, w tej pozycji. Dwa proste, dwa szerpy, dwa doły. I cały czas tak jeden. Chłopaki też? Raz, dwa i trzy. Dobra, na ten moment zakończymy. Zobaczymy, jak będzie za 10 minut. Jeżeli wytrzyma kolega konserwator. Pamiętaj, kociołek stoi tam. Jest kociołek? A co w kociołku? Ugotowałeś coś? Już mógł się wypróżnić, tak. Zwrócić to, co zjadłem. Parówki niezdrowe są. Hot dogi? Do parówki. Obiecałeś hot doga. Trenera. On lubi podobno. Parówki od trenera, no on lubi. Ty. Ile tego? Będziesz od parówki od trenera, tak? Tak. Nie wiem, czy słyszę. Żebyś parówką nie dostał. Nie, nie ten trener, to nie. Fajnego, fajnego. Nie wiem.
Ten, kto około chodzi, on będzie wiedział, że to chodzi o niego. Prawy, cofamy. Prawa noga, nie? Naturalnie powinno być prawy, prawy, lewy, nie? Ale tutaj cofniemy rękę, raz, dwa, cofamy i bum. Tylko na blok, nie? I zrobimy sobie w trójkę. Ty zrobisz na przykład na Tomku, Tomek na mnie, ja na tobie. No i później zmienimy kolejność, nie? Dawaj na Tomku najpierw. To lewy, prawy? Tak, tylko wróć. Tutaj, nie? Stąd kopnięcia, nie? Bo jeżeli zrobisz stąd, powiedzmy, Tomek, i od razu kopniesz. Bum. O, Tomek, pokaż. Raz, dwa i bum. Na tą podawaj. Raz, dwa. Teraz to. Bum, bum. A, Tomek, dobra. Tylko teraz tak, jak blokujesz, ten sposób jakbyś blokowała, zablokuj Tomek tak kopnięcie, jak ona blokowała, że tak o, no to patrz, bum. A zablokuj teraz normalnie, jak powinno się blokować, bum. Znaczy po prostu tak, blokuj. Musisz nie dość do góry, to jeszcze na bok. Tak, koła, tak? Jeżeli zrobisz tak, no to no, zrób tak, jak zrobiłaś. Jest bum, 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 ja cię kopię cały czas, biję, nie? A zablokuj teraz delikatnie na ukoń. Trening idzie pełną parą. Tomek się jeszcze trzyma. I teraz tak. Ja ci zadaję technikę i ty nie rób już tak, że ja kończę, a ty już od razu podnosisz nogę, bo nie wiadomo, co ja zrobię. A jak ja kopnę drugą nogą? A jak ja uderzę ręką? A ty jesteś na jednej nodze, nie? Musisz czekać, aż moja noga będzie szła. Dobra. I dopiero podnosisz. Zaraz kopnij mnie. Ja czekałem, nie? Zadaj całą akcję. Raz, dwa, bum. Widzisz? Ja czekam na to, nie robię tak. Nie? Widzisz, to widać, nie? Tak. Spróbuj. Kopię, niektóre kopnięcia widzę u ciebie, że nie skręcasz biodra. Musisz się skręcić. Przysiąca ręką, skręcasz się. Tańczysz? Zobacz kiedyś sobie? No. No właśnie, no to super. Będziesz łatwiej zaczalić, zobacz. Jesteś tancerką i chcesz pokazać tyłek facetowi swojemu. Dobra. Zobacz, tu raz, tu dwa, nie? Tak, tak. I teraz to samo jest z kopnięciem. Zobacz, bum, bum. Kopnij sobie. O, okej, no. To jest skręt, drugą nogą kopnij teraz. To jest skręt, no. Ty musisz tutaj się skręcić, tak, raz. I tutaj, nie? Dobra, teraz następna akcja. Dawaj. Lewy prosty, prawy dół i lewa noga tym razem na wątrobę, tak? Czyli raz, dwa i bum. Lewy prosty, prawy dół, bum, tak jest. Bum, bum, bum. Te. Tutaj nogę zostawiam sobie i bum. No co kopię, nie? No, knockout. 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 Tomek. Film. Lekko było, wie, pamiętam. Lekko było. Raz, dwa. Znowu, nie? Postaraj się kopnę. Nie bój się, nie zrobisz się krzywdy. Pobijany będziesz, ja. Raz, dwa. Bum. Bardzo ładnie. Siostrzeńczy mi ręce pourywa. To jest jego delikatny trening. Ty, lekko było, nie? Nie trenowałem, ale wiem, że to jest. On się stara lekko, człowiek, tak powiedział. To wjeżdża w tunelu, nie? On powiedział, że się stara, ale nie powiedział, czy mu wychodzi. A właśnie, ty, nie wychodź ci, pamiętaj. Ale w kilku... Opa. Widzisz, że cię to uczę? Ciągam? A, i ma twarz, tak. A zbij teraz sobie łokcie. Tak, tak jest. Tak. Hop, widzisz, raz. Dwa, ręce, masz,
czy o to chodzi, nie? Jak będzie zbierała, to to jest dobre rozwiązanie, tylko musisz dobrze czuć dystans. No i od razu ręka szybko musi wracać. I dużo rzeczy z tego można też zrobić, nie? Nie jest z tej pierwszej wersji. Hop, z tej boku możesz kopnąć, nie? Albo jak nie zawiniesz, to z tej od razu możesz uderzyć się ręką. Daj lewą nogę. O, i stąd możesz albo sobie kopnąć, możesz też uderzyć, czy sierpowy, czy prawy krzyżowy. Tylko, że mówię, jest pewne ryzyko, bo opuszczasz gardę na chwilę, kosztem tego, żeby zbić tą technikę. Ręką, tak. A jak zaczniesz to robić łokciami, tak jak w boksie bym biłbym lewy prosty na dół, to byś go zbijała prawą ręką. O właśnie, tak samo kopię i tak samo. O właśnie, i dodatkowo tutaj, jak teraz uderzasz mnie łokciem, możesz nogą, możesz tutaj powrót kopnąć, nie? A mu prawy krzyżowy teraz. Zerwa skupiony. To jest lewy. A, dobra. To zrobimy to zbicie lepiej. Nie zrobimy tego, tylko ze zbiciem, nie? A jak chcecie, nie? No. Bum, super. I jeszcze, które jest fajnie, bo zobacz. Widziałem, że masz takie tendencje do tego, żeby kopać lewą nogą. Daj to proszę. Tak. I to ma ręce, żeby go kopać po rękach. Znaczy wiadomo, że jak ci ręce mu się trochę rozlecą, to idzie szansa dość duża, że dojdzie do brzucha, ale z tej strony ma ręce, o to go nic nie chroni totalnie. Kopiesz jak w piłkę. Nie? Hop raz, tu jeszcze gdzieś po rękach pójdzie. I nic wtedy nikomu nie zrobisz. A tu od razu jest na ogół jeszcze podgięcie, to jeszcze bardziej boli. I wtedy można poprawić drugą nogą. Albo ewentualnie raz ręką wjechać i poprawić nogą. No. Też dobrze. Czyli opcji co? Bez liku. Proszę? Opcji dużo. Kupię, ty zbierasz. Bum, bum. Może być i kopiesz. Mocniej trochę. O, o, widzisz? Patrz, patrz, widzisz? A to tak? Ale wujek konserwator, dziewczynek i dziewczyn, kobiet nie kopie. A tam. Dobra, to ja daj to, tak? W tym sporcie nie ma dziewczyna chłopak, to zawodnik. Tak lekko. O. Jeszcze. Ale jeszcze raz dobrałem się. Bum. Tak jest. Jeszcze raz. O to chodzi, widzisz, on jest idealnie włożony do tego, żeby po prostu włożyć. Bo nogi się rozjadą, bo musisz kopnąć, więc te nogi. To jest normalne. Ktoś nie jest na to przygotowany, noga poleci. A szczepionka? Poleci do przodu, i nieszczęście, kolano może i dojść do głowy. Okay. Jeszcze raz. Raz, dwa. O! Tak. I to samo, nie? Zrobisz to. To teraz ja uderzam? Ja uderzam. Wszystko jak było. Raz, raz, dwa. Bum. I kolano. Tak jest. Jeszcze raz. Raz, raz, dwa. Bum. Bum. Ale nie pod górę, tylko do niego. Bo pod górę widzisz, nie trafiałeś kolanem, bo szło za bardzo do góry. Musi kolano iść do niego. Tak jakby szuflada stała. I chcesz ją zamknąć. Tu po tym pierwszym on poleci. O, tu będziesz ciągnąć to tylko do głowy. Ale kolano musisz do niego. Tak jak też. Wróćmy właśnie do worka. Natalia. Natalia dała radę. Tak na taką logikę. Tu boksujesz, kopiesz od razu. Tu boksujesz, boksujesz, kopiesz od razu. Rękoma też od razu. A lewa noga u ciebie jest taka. I dopiero. Trochę za długo to trwa. Od razu. Raz, dwa, trzy, dwa. Od razu. Nie czekaj na to. To jest wszystko takie u ciebie. Raz i dwa. To za długo to trwa. Ja wiem, że może w taekwondo za to są jakieś punkty, ale tutaj za długo to trwa. Wywal będzie wykorzystywał tą zwłokę. To musi być od razu, tak jak od razu boksujesz. To tak samo od razu. Nie czekaj, od razu. Próbuj. Teraz rób akcję i lewą nogą zakrót.
Patrzę, Tomka, lewy, prawy i mocne kopnięcie lewą nogą, z tym krokiem, co ci mówiłem, tak? Krok i lewe kopnięcie. Nie czekaj na techniku, od razu. Tu normalnie w tarczę, tak? Nie wystawiasz nic na ten, tylko w tarczę, po to masz tą tarczę. I z całej pary. Musisz się cofnąć. I dalej, od razu. Przepraszam! Nic się nie stało. On to robi. Mocniej kopnij. Musisz krok zrobić. Tą nogą. O! Za blisko, ja się odsunę. No bo właśnie to będzie na siedzi. Nie cofasz. Nie mam się cofać? Tak. Nie! Ona! Teraz dałeś. Śmieją się, nie? Cwaniaczki trenują całe życie. I do przodu, od razu. O właśnie, i od razu. Nie czekaj, już lewą pokój. Został opalony. Ja przepraszam. Wiedziałem. Knockout. Knockout. Brawo. Przepraszam. Nic się nie stało. Jak knockoutować? Jak knockoutować Tomka? O, teraz będzie lepiej. Ale nie bój się tą nogą przywali, zobacz. O. Tak. Teraz co już? Przecież nie boli cię, masz tarczę, tak? Masz tarczę specjalnie. To trzeba dawać. No właśnie. No, to jest tak. Raz, dwa, dwa. O, noż kurwa. Ty no, to mogło go zabrać. No, nie, no to będzie. O, nie, no to będzie. Lekko było. Lekko było. Nie boli, bo fajnie. Lekko, lekko. Widzisz to? Musisz troszkę mocniej, nie? Będziesz miał raka na wątrobie, to raka nawet zabije. Jakbyś miał chory wyrostek, to maczkały sam odpada. Nawet raka ci wykończy na wątrobie, bo po tej budzie. Mocno. Mocniej. Nie oszczędzaj go. Widziałaś, że ma mocną wątrobę. Tak jest. Tak jest. Super. A mocniej będzie, jak dołożysz prawą nogę do kroku. Patrz, bo Adam zrobił to bardzo dynamicznie. Nikt nie musi, ja cię tak nie zabiję. Naprawdę cię nie zabiję. Zobacz, musisz dołożyć prawą nogę i wtedy będzie ta lewa noga, wtedy będzie zapracuje. Zobacz, raz, dwa i ty po prostu się odchylasz i kopiesz. I trafiasz, faktycznie trafiasz, ale nie ma przyłożenia. Nie ma dlatego, że nie ma tego, bo on robi ci miejsce i wtedy jest uderzenie. No nie możesz tak kopać? Bo musisz krok dać. Tak to elegancko, patrz. Raz, o, dwa, krok, tam. I od razu spadasz w pozycji i jedziesz dalej. Tam. Tam. Bit polega na tym, że dokładasz prawą nogę. Tu. Tak sobie stoisz tak raz, dwa. A wytłumaczysz się dlaczego? Kopiesz. Dlatego on jest trenerem, a ja zawodnikiem. Będzie uderzenie. Spróbuj jeszcze raz. No, pokazać. Też mu przypierdzę. Ja jestem zawodnikiem. No lecimy. Ja tylko biję. Krok. To jest ta różnica. Krok prawą nogą w mój... O właśnie. O właśnie. Tak. Elegancko. Żeby siedzi prawa noga. To nam będzie demonstrował. Musiał się ustawić na prawą nogę jej, tak? Już nie żyje. Dobra. Raz, dwa, trzy na sierpa. Lewy się boli cię. Raz, dwa, trzy i noga. Już dziękuję. No, to było... Ja bym po stopach całował, jakbym mówił. Takie te... Dobra. Kontroluj panie. Dawaj. Raz, dwa, trzy i bum. Nie ustawiłeś się. Lewy, i, no, z drugiej strony jest śledziona, jakby tam był rak, to też ci go wykończył. Ja będę tam... Masz wątrobę, tam masz śledzione, teraz masz śledzione do zajęcia. Źle się, nie skończyłem się, moja miła. Raka ci wykończy za tej wątrobie i śledzione. Lewy, prawy, lewy się. Na centralny mniej boli, nie? Dobrze. Jak z boku. Możesz śmiało pić, Tomek. Jak będziesz miał raka na wątrobie, wisia to wykończy. O, na prawą nogę lepiej idzie. Prawa noga idzie ładnie. Tak, z lewą jest trochę bardziej, musi to trenować. Wracaj prawą ręką do brody. Po lewym sierpie masz... Tak jest, teraz było... No stój, no i na wprost na szeregu. Uważaj. Stój, i stój na wprost. Stój, nie! Stój na wprost. Nie! No stój. Nie, nie jest... No stój. Ale co mi zrobisz? Uważaj, ale stój. Co on tak? No. Patrz jak będzie upadał. Ale prawie... Patrz, pewnie będzie upadał, ale na pewno. Gdzieś miał mu coś zabrać. Uciekł. Obija go teraz. Uwaga do parteru. Dobra,
sąsiad mamy. Oj, teraz bans, bans. O, wykluczenie ręki. O. I po zawodniku. No. I pas nie pomógł. Ty, ale ja jestem bardzo ciekaw, jak to mocno boli. Można się przekonać. No musisz tak. Ale trafisz w tarczę? No, trafię. Nie trafisz tu? Nie, tylko stój, lecę najpierw do góry, bo się zasłonisz. Pomyśl, na pewno zrobisz przyruch, a nie robię już ruchu. Nie? No, stanie wciągnij sobie. Ty dostaniesz później nagranie z tych treningów, on ci prześle. Czekaj. Chwila odpoczynku. Walcz! Ale jestem zesrany, kurwa. Nie, to nie jest mocno, dawaj. Nie? Jakbyś na mnie szedł, a ja bym to zrobił, no to wtedy wiesz, z impetem moim i twoim, to wiadomo, że siadasz wtedy, nie? A tak jak ja tylko idę, to nie jest takie mocne, nie? Dobra. Dobrze jest, choć powietrze wciągnięte. No. Jakbyś wiesz, na bez dechu... Ale wygląda to całkiem strasznie. A połowyś na przykład i nagle ja bym zrobił to, bum, no to wtedy siadasz na pewno, nie? To tu wchodzi na przepony. Przepona to wątroba, nieważne, nie? No dobra, a teraz wróćmy do powtórki. No, co robimy? Natalia czeka. Co? Natalia, tak? Tak, Natalia. Czeka, no. Co Natali wymyśli? No Natalia, nie złapie go w pięć. Nie. I kolanuje. No. Najlepiej, zadaj sobie lewy. Tak jak ja tutaj zrobiłem, widziałaś. Miałem go przy linach. Tam też możesz kolana dodawać, tak? Tylko, że ty nie możesz w pięciu chyba. Nie, nie możecie kolan prowadzić. A nie możecie, no to nie, to bez sensu nie robisz prawa. No dobra, to frontami będziecie przypychała, tak? Idzie raz, dwa, trzy. Jak już masz go na linach, bum, bum i jeszcze dodasz sobie nogę, nie? Fronty, lewe, prawy. Na sam koniec, jak już będzie przy linach. Zobacz, ja go przypycham. Jednym frontem go przypchałem. Drugim, trzecim, powiedzmy czwartym i teraz. Raz, dwa, bum. I lewy. Tak jest. Lewy, prawy. O, tam to zaczniemy, żeby było. No. O, i super. Dzięki, bo tego kroku nie zrobiłaś. Bum, bum. I po zawodniku. No i co miałeś dobić w parterze? Nie uciekaj, bo nie zawsze. Lego, no co? Normalnie, skatuj na plecy i lego. Lego, dawaj, na plecy i lego. Nie. No tak lekko. Nie. Wykończony. Dzięki za trening. Dziękuję. Mam nadzieję, że warto było tak przyjechać. Na pewno było śmieszne. Na pewno było śmieszne. Na pewno troszkę pokazaliśmy ci tych popnięć, jak powinno się moim zdaniem, mojego trenera zdaniem, jak powinno się kopać, nie? Lewa noga jest do poprawy. Tak. Na pewno. No i to krokon dostawię cały czas. Tak. No i skręty, nie? Zawsze muszą być przy ciosach. Ale boks fajny. Boks fajny, no. Do gardy, powroty, są wszystko. I co? Warto pisać komentarze, brać udział w konkursach? Także co? Ja wam mogę powiedzieć. Chodźcie wujek, wypowiemy. Na sam koniec. Słuchajcie, warto brać udział w konkursach, które organizujemy. Nasze konkursy to nie jest podróba. Tak, na pewno jeszcze zrobimy nie jeden taki konkurs. Także... no co ja mogę wam powiedzieć? W opisie będziecie mieli nasze Instagramy, wpadajcie na te Instagramy, śledźcie co się będzie działo dalej, konkursy będą na pewno, także... Jak wbijecie u mnie 15k, to wtedy będzie konkurs kolejny. Tak właśnie, więc? Słuchajcie, mało mi brakuje. U Wójtka Wiśni 15k, robimy następny konkurs, coś jeszcze do tego dodatkowo wymyślimy, także dziękujemy bardzo za obejrzenie tego odcinka. I co? Gorąco polecamy. Tak, Wójtka Wiśnie. Brawo ty. Brawo.